No dobrze, zapraszam. Tomek Radziszewski. Brawa jakieś poproszę. Wspaniały gitarzysta Tomek Radziszewski, który za chwilę przedstawi dziewczynę, która dla Państwa zaśpiewa. Oni zamykają dzisiejszy korowód artystów, a ja się cieszę, że mogę gościć tak wspaniałych wykonawców. Dobry wieczór, bardzo nam miło i bardzo dziękujemy, że możemy tutaj z Państwem być w ten naprawdę cudowny wieczór. Jest to dla nas no, naprawdę szczególna okazja, żeby móc tutaj dla Państwa zaprezentować te no, 2-3 utwory, które mamy. Ja się nazywam Pola Czyżewska, bo to nie zostało tutaj uwzględnione, pominięte. Bałem się wymieniać. Pola Czyżewska i Tomek Radziszewski. Brawa! Brawo! Proszę Państwa, zacznijmy utworem Hanny Banaszak jako prezent urodzinowy. W moim magicznym domu. Istnieje nasze nagranie z Tomkiem tego utworu na moim kanale na YouTube. Od razu powiem, bo mamy tutaj specjalistę, no nie będę wytykać palcami, kto to jest, ale pozwoliłam sobie w tym utworze zmienić jeden wyraz. Mianowicie, każdemu z nas na pewno dom kojarzy się z jakąś ciepłą, magiczną ostoją, tak jak i mnie. I na tą ostoję na pewno składa się kilka, jak nie kilkanaście elementów. A u mnie jest to mój kot, Mietek. W związku z tym pozwoliłam sobie zmienić w tej piosence kota Macieja na kota Mietka, ale dzisiaj no oczywiście zaśpiewam Maciej, ale kota. O, proszę. W moim magicznym domu. W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej, a kesz, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Przedstawi ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senne bosany. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się odkrywa orzech. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas. To jest taki bardzo nasz, jakby to powiedzieć, no, intymny, nawet można by było powiedzieć, utwór. Jest to utwór pod tytułem Upojenie, który został napisany przez Pata Meteniego i Annę Marię Jopek z płyty Polskie Drogi, która została wydana w 2001 roku.
No muszę przyznać, że gdyby nie ta płyta, gdyby nie dokładnie ta muzyka, to najprawdopodobniej moja współpraca muzyczna, jak i też no, osobista z Tomkiem, nigdy by raczej nie miała miejsca. Właśnie dlatego jest to dla nas bardzo, bardzo szczególny utwór, czyli Upojenie. No mamy nadzieję, że zabierzemy Was teraz trochę do gwiazd, ponieważ teraz będzie utwór Franka Sinatry Fly Me to the Moon. Yeah.
moich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie. Tengo miedo perderte después de después.